Polsce rynek samochodów elektrycznych jest dopiero na początkowej fazie rozwoju, ale rynek na świecie rozwija się niezwykle dynamicznie i przyrosty obserwujemy rok do roku już bardzo znaczące. Wystarczy podać ostatnie dane z Europy, gdzie przyrost pierwszego kwartału 2016 roku wobec pierwszego kwartału 2017 roku to w samochodach elektrycznych plus 50%, a w samochodach hybrydowych plus 60%. I w liczbach bezwzględnych to już jest coraz więcej, bo te 50% to jest 25 tysięcy samochodów, które w samym tylko pierwszym kwartale zostało sprzedanych. To samo obserwujemy na rynku amerykańskim, to samo obserwujemy na rynku chińskim, który jest absolutnym liderem paliw alternatywnych na świecie. Tam już te wolumeny są dużo większe. W zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych zostało sprzedanych 170 tysięcy samochodów. Oczywiście wobec wolumenu sprzedanych samochodów w Stanach Zjednoczonych wynoszącego 17 milionów, to cały czas jest stosunkowo mała liczba, ale żaden segment samochodów nie przyrasta tak szybko jak samochody na paliwa alternatywne, w tym zwłaszcza paliwa elektryczne. My jako kraj musimy się wpisać w ten trend ogólnoświatowy i jest to naszym obowiązkiem. To są pojazdy, które będą znaczące miejsce zajmą w przyszłości w portfelu każdej marki motoryzacyjnej. Już teraz Volkswagen zakłada, że w 2025 roku 25% samochodów to będą samochody elektryczne. My jesteśmy, tak jak mówiłem, na samym początku drogi i musimy na samym początku powiedzieć sobie, co jest najważniejsze, a najważniejsza jest infrastruktura. I tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia. My w ramach Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych prowadzimy projekt Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych i zakończyliśmy proces zbierania danych na temat punktów, które są w Polsce dostępne. I wychodzi nam z tego badania, że mamy 130 punktów szybkiego i średniego ładowania. To jest bardzo mało, bo gdy się porównamy z rynkiem niemieckim, to tam takich punktów jest 24,5 tysiąca. W Hiszpanii punktów jest 2 tysiące, w Irlandii punktów jest 1000. Więc musimy naprawdę włączyć wyższy bieg i zacząć duże przeznaczać pieniądze na to, żeby ta infrastruktura w Polsce się rozwijała, bo bez tego my tego rynku nie zbudujemy.